W 345 części audycji Voice of Freedom, na antenie Radia N. Fala, w której pochylę się nad tekstem Dawida Ducha, który przysłał nam drugą zwycięską pracę konkursową. Zapytacie dlaczego drugą? <laughs> Dlatego, że czas trwania konkursu nadal nie upłynął. Upływa dopiero tak naprawdę na koniec tygodnia z możliwością przedłużenia o kolejny tydzień, ale hmm, postanawiam nagradzać każdego, ponieważ rynek jest jakby siedliszczem korzyści dla wszystkich podmiotów. Wymienia wartość za wartość i każdy finalnie zyskuje. Poza tym nikogo nie faworyzuje, a czyni wszystkich równymi konsumentami. Chyba że właśnie jak pan Dawid bo będę się zwracał z szacunkiem do człowieka, który jest z nami od początku. Jest jednocześnie mocno zaangażowany w rozwój kanału poprzez komentarze, poprzez donacje i właśnie. Daje mu to pewnego rodzaju przewagę, daje mu to pewnego rodzaju e, ulgowe traktowanie. Dlaczego? Dlatego, że rynek jest w stanie zaoferować więcej dla tych, którzy dają więcej. Otóż to, jeśli cię na coś stać, możesz to nabyć. Jeśli cię stać na to, żeby wziąć udział w konkursie, możesz wygrać. Zaczynajmy. Wszyscy wiemy, że państwa muszą istnieć. Ktoś musi wszak budować drogi, zapewniać ochronę zdrowia oraz edukację. Ktoś musi również zaopiekować się biednymi, upośledzonymi społecznie ludźmi, którzy sami sobie nie poradzą. Czy aby na pewno? Są ludzie, którzy uważają inaczej. Są nimi wszelkiej maści wolnorynkowcy uznający za jedną z fundamentalnych wartości własność prywatną. Większość z nich jednak uważa, że istnieją w społeczeństwie funkcje, których sprawowanie można powierzyć tylko jedno. Jednej instytucji, państwu. Jest to oczywiście stanowienie i respektowanie prawa oraz obrona narodowa. Czy mają rację? Według mnie nie. Według mnie prawo ani środki służące do zapewniania respektowania go przez społeczeństwo nie muszą być państwowe. One nie powinny, a wręcz nie mogą być państwowe, jeżeli tylko cenimy wolność, własność i życie człowieka. Oczywiście, jeżeli tylko cenimy jakość usług, ponieważ im bardziej upublicznimy, tym bardziej stanią się one jałowe, nieefektywne i bardzo kiepskiej jakości. Tak samo zostaną upośledzone, jeżeli biurokratyczne pewnego rodzaju procedury przejmą kontrolę i zaczną ingerować w te usługi. Wiele się dzisiaj słyszy o monopolach. To właśnie one oprócz nierówności są głównym argumentem laików oraz zwyczajnych ignorantów przeciwko wolnemu rynkowi twierdzi się, iż rynek przyczynia się do powstawania monopoli, które mogą narzucać konsumentom ceny monopolistyczne i przez to ograniczać ich wolność. Jednak na wolnym rynku, gdzie wszystkie interakcje międzyludzkie są dobrowolne i każda jednostka może sama produkować dane dobro lub jeśli nie posiada środków na jego produkcję wymyślić i wyprodukować jakiś substytut, monopole praktycznie nie występują. Monopolistę można zbojkotować, a na wolnym rynku przede wszystkim z nim konkurować. Nie jest to możliwe tylko w jednym przypadku, gdy państwo ogranicza konkurencję poprzez regulacje pokroju cen minimalnych i maksymalnych, wysokich podatków, progresywnych ceł oraz różnego rodzaju dotacji. To właśnie państwo jest przyczyną powstawania monopoli. To... Jest w stanie je budować, ponieważ samo jest monopolistą, monopolistą możliwie najgorszego typu, monopolistą na przemoc. Ten jeden monopol daje mu władzę i możliwość zbudowania jakiegokolwiek innego monopolu. Głównie poprzez mariaże y, partnerstwa publiczno-prywatnego. Skoro ludzie tak bardzo boją się monopoli, dlaczego zgodzili się na to, aby ten jeden rodzaj monopolu, którego nie da się w żaden sposób kontrolować ani zwalczać, znalazł się w rękach jednej instytucji? Powodów jest kilka. Jednym z nich jest błe, pewne słowo – anarchia. Słowo jest uznawane za synonim chaosu. Nieporządku, choć oznacza jedynie brak władzy. Zaś gdziekolwiek spojrzymy, wszędzie tam, gdzie jest władza, istnieje również chaos. Nieprawdaż, dziwne? Spójrzmy na wolnorynkową gospodarkę, na wo ową anarchię produkcji, jak określał ją pewien etatysta. W wolnorynkowej gospodarce działają dwie główne siły popyt i podaż. Punkt, w którym się ze sobą zderzą, wyznacza cenę, która jest gwarantem możliwości kalkulacji ekonomicznej. Gdy jednak państwo zdecyduje się ingerować w gospodarkę, niszczy anarchię produkcji, zaprowadzając socjalizm, gospodarkę centralnie sterowaną, cały ten mechanizm ulega zniszczeniu. Kalkulacja ekonomiczna staje się niemożliwa ze względu na brak cen, determinowanych przez popyt oraz podaż. Teraz wyznacza je dekret państwowego urzędnika. On, niezależnie od tego, jak bardzo jest kompetentny, nie ma możliwości zdobycia wystarczającej ilości danych potrzebnych do ustalenia odpowiedniej ceny, a także przewidzenia tego, jak zachowa się rynek w miarę różnych zmian. To właśnie Właśnie wtedy zaczyna się chaos. Nie spowodowała go anarchia, wręcz przeciwnie, spowodował go jej brak, spowodowała go władza. Ktoś może zaprzeczyć, twierdząc, że gospodarka to co innego, że przy produkcji dóbr i usług państwo faktycznie przyczynia się do powstawania chaosu, ale produkcja to jedno, a ludzie, choć to właśnie oni są odpowiedzialni za wszelką produkcję, to co innego. Skoro nie ma państwa, to nie ma również policji oraz sądów, nie może być również prawa. Co w takiej sytuacji powstrzyma człowieka, który mnie nie lubi przed zaatakowaniem mnie od tyłu kijem baseballowym? I w ten oto sposób doszliśmy do kolejnej przyczyny obecnego stanu rzeczy. Ludzie nie lubią myśleć ani analizować. Niektórzy nie muszą czytać Bastiata, aby wiedzieć, że istnieją rzeczy, które widać oraz te, których nie widać. Są jednak ludzie, którzy bez lektury jego książki na to nie wpadną. Na pierwszy rzut oka widać to, co się dzieje w chwili obecnej. Nie widać jednak alternatyw. Znacznie ciężej dostrzec to, co mogłoby się dziać, gdyby sytuacja się zmieniła. Nie widać tego. Brak państwa i państwowego sądownictwa pozostawi niezaspokojony popyt na te usługi, a za popytem zawsze podąża podaż. Nie widać tego, że Prawo prywatne, którym będą kierować się prywatne sądy, będzie inne niż obecne. Że będąc zaatakowanym, nie będę musiał się zastanawiać, czy złamanie napastnikowi szczęki łokciem bądź kolanem nie pozostawi mnie w roli agresora zamiast ofiary. Nie widać, że bez państwa i państwowego zakazu posiadania broni będę mógł ją mieć przy sobie i każdy potencjalny napastnik będzie musiał brać pod uwagę możliwość, iż mam ją przy sobie. Nie widać również tego, że potencjalny agresor mógłby zostać ukarany znacznie surowiej niż obecnie, że zamiast przez kilka lat żyć na koszt własnej ofiary, zostałby zmuszony do wypłacenia jej wysokiego odszkodowania lub, jeśli go na to nie stać, odpracowania swoich win, pracując dla niej za znacznie niższą cenę niż rynkowa, dopóki nie różnica sumy jego wynagrodzeń za stawką rynkową nie wyniesie kwoty odszkodowania. Ludzie tego nie widzą, ponieważ nie potrafią sobie wyobrazić alternatywnej rzeczywistości. To przerasta ich wyobrażenia. Gdy się im o tym powie, pytają: A jak to niby miałoby działać? Jednak zanim to wyjaśnię, wolę omówić wady obecnego systemu. Przyjrzawszy się im, będziemy znacznie lepiej zorientowani w sytuacji oraz sprawdzimy, czy zaproponowana przeze mnie alternatywa jest wolna od uchybień tego, z czym mamy do czynienia dziś. Przed omówieniem wad państwowych usług mających zapewnić nam bezpieczeństwo, musimy bliżej przyjrzeć się instytucji zapewniającej te usługi. Państwu, Monopoliście na Przemoc, twierdzi się, że celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom. Mogę się zgodzić, że tak być powinno, ale nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, wedle którego istotnie tak jest. Czym w ogóle jest państwo? Niektórym kojarzy się ono z ziemią, z danym krajem, innym z ludźmi, narodem, który rzekomo tworzy państwo. Zarówno ziemia, jak i ludzie mają z państwem. Coś wspólnego. Ziemia jest przez nie okupowana, a ludzie niewoleni. Państwo to instytucja roszcząca sobie prawo do ziemi, znajdującej się rzekomo na jej terenie. Własności odbieranej poprzez podatki oraz życia ludzi zamieszkujących ów teren, jak podczas poboru do wojska oraz wojny, w której giną całe rzesze ludzi. Dlatego, że państwo zdecydowało się na wojnę uważając, że ma prawo decydować o życiu swoich obywateli niewolników. My nie tworzymy państwa, nie włączamy się w jego skład. Jest ono wobec nas czymś zewnętrznym i wrogim. Państwo to instytucja mająca monopol na respektowanie prawa w okupowanym przez siebie kraju oraz na przemoc, dzięki której jest w stanie stanowić i respektować prawo. Państwo. Na, nie ma na celu zapewnienia nam bezpieczeństwa, ma tylko jeden cel, który jest jednocześnie środkiem do osiągnięcia wszelkich innych celów, władzę. Jak zdobyć i utrzymać władzę? Trzeba znaleźć coś, co osoba mająca być poddana władzy ceni wyżej niż wolność. Ale co ludzie cenią wyżej od wolności? I czy każdy nie ma innej skali wartości? Owszem, każdy jest inny i ma inne preferencje oraz skalę wartości. I właśnie dlatego państwo nieprzerwanie stara się poszerzać swoje kompetencje, zdobywać kontrolę nad kolejnymi. Innymi sektorami uzależniać od siebie coraz większe rzesze ludzi, wpływać na ich decyzje poprzez właśnie ingerencję w ich upodobania, poprzez indoktrynację w tych rozgłośniach, które najczęściej wybierają. Jest jednak jedna wartość, którą wielu, być może znacząca większość ludzi ceni wyżej od bolności – bezpieczeństwo. Strach jest jednym z najsilniejszych bodźców oddziałujących na człowieka. Strach przed przemocą, bólem, a zwłaszcza śmiercią potrafi sprawić, że ludzie zrzekają się wolności i oddają ją w ręce państwa. Strach zaburza ich zdolności poznawcze, przez co nie dostrzegają, że zrzekając się wolności, zrzekają się możliwości obrony, zdają się na łaskę człowieka mającego ich bronić, swego władcy, a wtedy mogą być bezpieczni. Tylko wtedy, gdy władca uzna to za stosowne. Skoro władza jest gwarantem możliwości oraz dobrobytu osób zajmujących wysokie stanowiska w państwie, dlaczego nie mieliby dążyć do jej powiększania, do ekspansji, co ich powstrzyma sumienie? Skoro nie powstrzymuje ono potencjalnych przestępców, których bez państwa miałoby być mnóstwo, dlaczego miałoby powstrzymać polityków i urzędników, którzy sami ulegają demoralizującej zgniliźnie tego urzędu, który piastują? Tej wszechwładzy, która oddziałuje na ich umysły w taki sposób, że doprowadza do przekraczania kompetencji, do pewnego rodzaju skrajności i patologii. Ale to nie do sumienia odwołują się zwolennicy państwa. Odwołują się do strachu przed karą. Twierdzą, że to właśnie ten strach powstrzyma potencjalnych przestępców. Jednak politycy i urzędnicy nie mają się czego bać. To przecież oni sprawują kontrolę nad instytucjami odpowiedzialnymi za wymierzenie kar. Państwo nie ma żadnego interesu w tym, aby dbać o bezpieczeństwo obywateli, ponieważ im mniej bezpiecznie się czują, tym więcej zgodzą się poświęcić dla poczucia bezpieczeństwa, zacieśnienia kajdanów. Zrzekając się resztek wolności umacniają władze państwa, które może ich jeszcze bardziej ciemiężyć. Teraz dowiódszy, iż państwo nie ma bodźców do zapewnienia nam bezpieczeństwa, możemy przejść do omówienia prywatnych alternatyw. Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prywatne podmioty miałyby być zainteresowane dbaniem o nasze bezpieczeństwo. Odpowiedź jest o. Oczywista. Z tych samych przyczyn, dla których zapewniają nam najrozmaitsze dobra i usługi dla pieniędzy. Można tu oczywiście zadać pytanie, czy i politykom nie zależy na pieniądzach? Oczywiście, jednak polityk może zdobyć pieniądze tylko za pomocą sposobów politycznych, a dokładniej jednym sposobem: kradzieżą. Państwo wszelkie środki pozyskuje drogą rabunku. Nazywając to podatkiem, i w swojej bezczelności twierdzi, że człowiek, który ośmieli się bronić bądź ukrywać swoje środki przed złodziejskim państwem, okrada je. Okrada rabusia, nie pozwalając się rabować. Podmioty prywatne nie stosują środków politycznych, lecz ekonomiczne, dobrowolne i obopólnie korzystne wymiany. Każda wolnorynkowa interakcja jest dobrowolna, ponieważ wolny rynek z definicji jest wolny od przemocy. Zaś w praktyce istnieje wszędzie tam, gdzie państwo nie ingeruje w gospodarkę. W momencie, w którym państwa znikną, nastąpią dwie rzeczy. Rynek zostanie uwolniony oraz pojawi się nowa nisza, którą dotychczas zapełniały państwa. Gdy ich zabraknie, niezaspokojony popyt zaspokoją żądne nowych zysków podmioty prywatne. Skąd mam pewność, że tak właśnie się stanie? Otóż nie mam takiej pewności, nie mogę jej mieć, bo nie jestem jasnowidzem. Nie posiadasz zdolności profetycznych. Wiem jedynie, że jeżeli popyt na jakąś usługę jest wystarczająco duży, aby opłacało się angażować środki w jego zaspokajanie, prędzej lub później pojawi się podaż danego dobra bądź usługi. Oczywiście takie są niezmienne prawa rynku. Zawsze lukę wypełnia samoistnie. Kiedy jest potrzeba, jest również ktoś, kto ją zaspokoi i tyczy się to również, a może przede wszystkim obronności, bo coś takiego jak bojówki, sądy arbitrażowe czy nawet e, prywatne armie oraz służby Ochroniarskie, agencje, już dziś funkcjonuje. Ktoś może więc zapytać, A co jeśli popyt nie będzie wystarczająco duży, czy wtedy nie będziemy bezpieczni? Odpowiedź jest bardzo prosta: Jeżeli popyt nie będzie wystarczająco duży, aby prywatni przedsiębiorcy zaangażowali się w usługi mające na celu wzrost naszego bezpieczeństwa, będzie to oznaczać, że żaden problem nie występuje, że ludzie wcale nie są takimi książeczymi bestiami, za jakie niektórzy ich uważają, i że nie potrzebują tego. I nikt nie będzie musiał obawiać się o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza dysponując Wolnością, która daje mu możliwość siebie i swojego mienia. Oczywiście argument ten można odwrócić i stwierdzić, że popyt okaże się bardzo duży, eee, zwłaszcza ten ze strony bogatszej części społeczeństwa, zaś biednych nie będzie stać na owe usługi. Jednak twierdzenie to jest błędne z kilku przyczyn. Po pierwsze uznaje się, że usługi mogą być jednakowe dla wszystkich, co nie jest prawdą. Ludzie są różni, jedni są bogatsi, inni są biedniejsi, ci bogatsi są gotowi zapłacić znacznie więcej za ochronę, bo mają więcej do stracenia i zabezpieczenia, są zdecydowanie bardziej łakomym kąskiem, dla potencjalnego rabusia niż ich biedniejsi sąsiedzi, więc mają się czego obawiać. Koszty wyświadczenia usługi również są w jego przypadku wyższe. Usługa jest szersza, obejmuje znacznie większy zakres i jest znacznie kosztowniejsza. Każdy człowiek będzie mógł sobie zapewnić usługę bądź pakiet usług odpowiadający jego potrzebom. O ile jednej osobie wystarczy to, czym się dziś zajmuje policja, czyli ściganiem, za popełnione przestępstwa, to inna może chcieć czegoś więcej działań prewencyjnych, takich jak przydzielenie ochroniarzy strzegących domu lub członków rodziny. Należy jeszcze bliżej przyjrzeć się cenom usług. Gdy mówi się o prywatyzacji pewnych usług, zawsze słyszy się głosy, że ceny będą zbyt wysokie, że ludzi nie będzie na to stać. Ale z czego obecnie finansowane są te usługi? Kto opłaca policję, państwo? A skąd ono ma pieniądze? Od nas, z podatków. Skoro można utrzymać policję razem z pośrednikiem, którego również trzeba opłacić. Poprzez urzędnika, który planuje, księguje i wydaje te środki, dlaczego mielibyśmy nie być w stanie jej opłacić bez owego pośrednika? To absurd. 2 plus 2 daje 4, zaś 2 plus 2 oraz kolejna liczba, nie będąca liczbą niedodatnią, nie da nam tego samego wyniku. Wynik, który otrzymamy, będzie wyższy. Koszt państwowej policji nie może być niższy od jej prywatnej alternatywy. Kiedy za braknie podatków musimy spotkać się z jedynie z korzyściami, nie możemy również zapominać, iż państwo jest monopolistą, przez co nie podlega konkurencji. To właśnie konkurencja jest przyczyną, dla której, jeśli państwo nie ingeruje w gospodarkę, powodując inflację oraz zwiększając koszty produkcji na każdym jej etapie, ceny produktów spadają, a ich jakość rośnie. Bo każdy przedsiębiorca musi konkurować o względy konsumentów ze swymi rywalami. Musi być od nich lepszy, prześcigać ich w tym wyścigu. Musi wciąż rozwijać swoją działalność i czynić ją bardziej atrakcyjną dla konsumentów. Jeden na tak, fakt, iż państwo nie musi rywalizować o względy konsumentów z żadnym innym podmiotem, nie jest najważniejszą przyczyną, dla której jakość jego usług nie musi ulegać poprawie. Państwa nie możemy zbojkotować, bo nie ma do kogo uciec, do kogo się odwołać, żaden sąd go nie skaże. Nie możemy poddać go ostracyzmowi, bo nigdzie przed nim nie uciekniemy, ani samą dezaprobatą czy pogardą nie sprawimy, że zniknie czy przestanie się nami interesować. Najważniejszą Przyczyną jest fakt, iż nie jest on zależny od konsumentów, on nie otrzymuje od nich pieniędzy, on im je wydziera siłą, więc nie jest przez nich rozliczany i oceniany w żaden rynkowy sposób. Nie ma znaczenia ich widzi mi się, ich wola, ich gust czy jakiekolwiek inne zapotrzebowanie. On i je im narzuca. Nie ma znaczenia, czy chcą, aby ich środki były wykorzystywane na finansowanie tych konkretnych usług. Nie ma nawet znaczenia, czy w ogóle chcą przekazywać państwu swoje środki finansowe, bo państwo mają no monopol na przemoc, dzięki któremu jest w stanie. Ich zmusić do uległości. Prywatni przedsiębiorcy nie mają takich możliwości jak państwo, a to z prostej przyczyny. Nie mogą zdobyć monopolu na przemoc. Główną przyczyną jest fakt, iż na wolnym rynku monopole nie istnieją, bo nawet jeśli pojawi się jakiś monopolista rzekomy, to jest po prostu quasi-monopolistą, który w każdej chwili stoi na niepewnym gruncie i może zostać z niego zepchnięty na pozycję boczną, na boczny tor. Jest po prostu jedyny dostawca pewnych usług ze względu na ich jakość lub cenę. Co wcale nie wyklucza możliwości jego zdetronizowania przez konkurentów, gdy tylko znajdą efektywniejszy sposób zaspokajania potrzeb konsumentów. Konkurenci wciąż mają prawo z nim walczyć o ich względy. W przypadku prawdziwego monopolisty pokroju państwa, z którym konkurencja jest niemożliwa, jest również inny powód niemożliwości powstania monopolu na przemoc na wolnym rynku. Jest to najbardziej przerażający rodzaj monopolu. W momencie, w którym Jakaś prywatna agencja ochrony zacznie w jakikolwiek sposób naruszać wolność swych klientów, momentalnie wypowiedzą jej umowę i przestaną ją finansować. Zaś jej właściciela zbojkotują, skazując na banicję lub śmierć głodową. Nawet w przypadku, gdy jakaś pao zdoła zniewolić swoich klientów, pozostałe agencje, widząc w niej zagrożenie dla siebie i swoich klientów, postanowią się z nią rozprawić, zanim zbytnio rośnie w siłę i problem rozwiąże się samoistnie. Bez Użycia państwa. Nie można tutaj pominąć jeszcze jednej kwestii, mianowicie co się stanie, gdy pewien człowiek nazwijmy go A, dopuści się agresji wobec innego człowieka B. B postanowi udać się do agencji Y, z której usług korzysta, aby ukarała A. Wtedy okaże się, że A korzysta z usług agencji X, a będzie wymagał od agencji X ochrony przed agencją Y. Czy zatem pomiędzy tymi agencjami musi dojść teraz do wojny? Nie. Wojna jest możliwie najgorszą opcją, po pierwsze jest kosztowna więc się nie opłaca. Po drugie, źle wpływa na wizerunek obu przedsiębiorstw, który jest dla przedsiębiorstwa rzeczą bezcenną i w przeciwieństwie do państwa musi dbać o swój PR, o swoje dobre imię i nie może okryć go takim blamarzem, który z... potęgowałby zwątpienie i dezaprobatę. Po trzecie, wreszcie wojna grozi unicestwieniem obu agencji, tak fizycznie, jak i materialnie. Jakie zatem rozwiązanie powinny najprawdopodobniej e, podjąć takie agencje? Zwrócą się do neutralnego arbitra prywatnego sądu, lub umówią pomiędzy sobą i zawrą pakt, sojusz, lub w, umówią się na Zadośćuczynienie finansowe. Tak oto doszliśmy do drugiej części machiny, mającej zapewnić nam bezpieczeństwo, sądownictwa. Ono również nie musi i nie powinno być państwowe. Pierwszym ku temu powodem jest fakt, iż wszystkie usługi prywatne działają sprawniej od państwowych. Są zwykle znacznie lepsze i tańsze, ponieważ nie występuje w nich pośrednik w postaci zbiurokratyzowanego aparatu państwowego, który gmatwa cały proces, dodając kolejne koszty. Jako iż sędziowie dostają swe. Pieniądze nie od ludzi, którym świadczą usługi, lecz od państwa. Nie mają powodów, aby sądzić sprawiedliwie. Nie ma sensu zadowalać konsumenta, jeśli to nie on, a w każdym razie nie bezpośrednio on płaci za usługę. W takiej sytuacji należy zadowolić jedynie osobę opłacającą działalność danego przedsiębiorcy. I tu dochodzimy do kolejnych kwestii. Według starej rzymskiej zasady, pochodzącej z czasów, gdy prawo było jeszcze oparte na jakichś normach, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Nemo Judex in Causa Sua. Dlaczego więc w konfliktach państwo-obywatel sprawę rozstrzyga państwowy sędzia? Najczęstszym zarzutem podnoszonym przeciwko prywatnemu sądownictwu jest korupcja, ale czy w obecnym systemie problem ten nie występuje? To chochoł, którego biją etatyści. I dlaczego sędzia opłacany przez państwo miałby być mniej przekupny? To właśnie prywatny sędzia ma więcej do stracenia, wizerunkowo, bo gdy choć raz ktoś przyłapie go na przyjęciu łapówki za wydanie niesprawiedliwego wyroku, będzie skończony w zawodzie. Państwowi sędziowie co i róż wydają niesprawiedliwe wyroki, o czym głośno w mediach, i nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji. Najwyżej zostaną przeniesieni do innej placówki bądź dostaną zakaz wykonywania zawodu na rok dwa. Który nie przełoży się na ich renomę czy zarobki. Dopóki opłacające ich państwo korzysta na ich działalności, nie poniosą żadnych konsekwencji. Państwowy sędzia nie musi zapewniać nam bezpieczeństwa, bo to nie my mu płacimy. Płaci mu państwo i to jemu zawsze będzie służył i to w jego interesie będzie występował. Należy tu jeszcze wspomnieć o miejscu sądownictwa w trójpodziale władzy, który rzekomo ma być filarem sprawiedliwego państwa. Jest to oczywiście nic innego jak kolejny środek mający mydlić nam oczy, bo jakie ma to, że część władzy jest skupiona w rękach jednej części ludzi, a inna w rękach innej, skoro zarówno jedni i drudzy są finansowani z tego samego źródła, państwa i się ze sobą dogadują w ramach różnego rodzaju konszachtów i porozumień, i to jemu zawsze będą służyć. Pisząc o bezpieczeństwie narodowym, nie można pominąć tematu wojska, to właśnie ono jest największą i pochłaniającą zdecydowanie najwięcej środków finansowych częścią machiny mającej dbać o nasze bezpieczeństwo. Czy wojsko musi być państwowe, albo czy w ogóle? Musi istnieć, wojsko ma rzekomo na celu zapewnienie ochrony obywatelom przed obcymi państwami, ale obce dlaczego obce państwo miałoby być bardziej opresyjne niż rzekomo nasze? Czemu my mamy umierać za pusty sztandar hedonizmu naszego okupanta, który dokonuje na nas agresji, opresji, który ma? Do wyrównania rachunki z innym rządem, który się z nim poprztykał, pokłócił, i to my mamy odpowiadać za jego przewinienia to my mamy stawać w jego obronie to my mamy bronić jego jestestwa, jego integralności przed tym, co sam sobie naważył w stosunkach dyplomatycznych i różnego rodzaju sporach zewnętrznych. W przypadku Polaków Taki pogląd jest w pewnym stopniu uzasadniony, ale tylko w części, bowiem zamiast zastanowić się nad przyczynami, przyjmują za pewnik, obce państwo będzie represjonować ich znacznie bardziej niż własne. Gdy spojrzymy na historię, na czasy, gdy państwa polskiego nie było na mapie, przed oczami większości Polaków, o ile ktoś taki w ogóle istnieje, jeśli tak zakładasz, pojawia się obraz represji, germanizacji i rusyfikacji. To puste chochoły, w które biją z uwagi na transgeneracyjny kolektywizm i antagonizmy, które Przekraczają pewne historyczne bariery i stają się stereotypami. Oraz nazizm i komunizm. Jeżeli chodzi o germanizację i rusyfikację, to w dużej mierze sami byli sobie winni, wzniecali powstania, zagrażając wpływom okupującego ich państwa. Było to ze wszechmiar słuszne, gdyby tylko nie próbowali zastąpić jednego okupanta innym, tym razem nazywanym państwem polskim. Swoją postawą Polacy zagrażali władzy, zmuszając ją do działania. W przypadku nazizmu i komunizmu, Polacy byli niewiernymi ofiarami. Nie można bowiem za winę uznać kretyńskiej postawy ministra spraw zagranicznych, który propozycję pokoju z Niemcami na korzystnych warunkach odrzucił w sposób niemal równoznaczny z wypowiedzeniem wojny. Tutaj Polacy padli ofiarą dwóch rodzajów socjalizmów: socjalizmu na wzór niemieckiego, zwanego również narodowym socjalizmem, oraz socjalizmem na wzór radziecki, komunizmem. Padli ofiarą systemów, w których jednostka jest niczym, a kolektyw Bogiem. Systemów, w którym jednostka nie znaczy nic, a państwo może że zrobić z nią co zechce. Poza tym oddali tę władzę w obce ręce poprzez warholstwo i nieudolność szlachty, która wolała pić i popuszczać pasa, oddając niepodległość e, okupantom ze strony zaborców i częściowo oddali się w ich ręce poprzez zawiązywanie różnych dwuznacznych paktów i poprzez zdradę stanu. Czy zatem wojsko naprawdę mogłoby nie być państwowe, gdy przypomnimy sobie, do czego doszło podczas II wojny światowej? Wydaje się, że ryzyko jest zbyt wielkie, by powierzyć zadanie obrony narodowej podmiotom prywatnym. Czy aby na pewno, czy naprawdę wszystko widzimy i czy wszystko bierzemy pod uwagę? Przecież każda wojna to konflikt państw. Nie obywateli. Hekatomby po kroju I i II wojny światowej nie byłyby możliwe, gdyby państwa nie miały monopolu na przemoc, nie były tak rozrośnięte jako unitarne molochy, które niegdyś były imperiami. To państwa są pierwotną przyczyną każdej wojny, a największe i najbardziej krwawe z nich miały miejsce wtedy, gdy państwa miały jak największą władzę władzę absolutną, totalitarną, a jednostki najmniejszą niezależność. Prywatne armie, prywatne jednostki nigdy nie doprowadziły do takiego rozlewu krwi i do takich ofiar w ludziach jak państwa. Nigdy nie miało do miejsca taki precedens. Jeżeli więc mamy. Się bać jakichkolwiek armii, to zdecydowanie powinny być to armie państwowe, bowiem to one mają na rękach więcej krwi niż jakiekolwiek inne. Wojny są wpisane w naturę państwa nieodzownie. Jego głównym celem jest ekspansja, rozszerzanie swojej sfery wpływów, zwiększanie kontroli oraz zdobywanie środków na swoje utrzymanie. Zdobywa je w jedyny znany sobie sposób, przemocą. Siła jest jego jedynym argumentem, zaś wojsko ostatecznym środkiem przymusu. Pozwalając państwu na zdobycie monopolu w tej sferze, zrzekamy się. Naszej wolności, wybieramy bezpieczeństwo, zrzekając się wolności. Czy jednak pozwalając się bronić podmiotom prywatnym, nie robimy tego samego? Czy im również nie zależy na zdobywaniu środków finansowych? Owszem, ale jest różnica pomiędzy państwem a podmiotami prywatnymi. Państwa zawsze będą dopuszczać się wobec nas przemocy, bo w ich przypadku nie istnieje inna możliwość. Zaś sektor prywatny opiera się na innych zasadach dobrowolnych, z którym najważniejszą jest dobrowolność. Państwo najpierw odbiera nam środki finansowe pod groźbą użycia przemocy, po czym może, choć wcale nie musi, wyświadczyć nam jakąś usługę. Prywatny przedsiębiorca działa inaczej, on musi najpierw... Nam coś zaproponować, musi zaoferować nam wartość, za którą będziemy skłonni go wynagrodzić naszymi pieniędzmi. A jeżeli jego towar bądź usługa nie są dla nas wystarczająco wartościowe, nie musimy jej nabywać. Możemy odmówić lub wybrać alternatywę. Mało kto ile w ogóle ktokolwiek zechce finansować zgodnie z zasadami wolnego rynku, zechce finansować instytucję czyniącą swych klientów niewolnikami. Zaś każdy podmiot, który dotychczas działał zgodnie z zasadami wolnego rynku, spróbuje zmienić się w państwo i zniewolić swoje. Klientów straci ich środki finansowe i upadnie. Gdy jej byli klienci zwrócą się o pomoc do innych podmiotów, mogących zapewnić im bezpieczeństwo, one pomogą im nie tylko dla zdobytych dzięki temu pieniędzy, lecz również z pragmatyzmu, bowiem Pao, która dopuszcza się przemocy wobec własnych klientów, jest na prostej drodze do przekształcenia się w państwo monopolistę na przemoc, a więc sprawia zagrożenie, które trzeba usiedlić w zarodku, stłamsić, pokonać, powstrzymać, który nie będzie tolerował na swym terenie żadnej konkurencji. Prywatna Agencja Ochrony, próbująca niewolić ludzi, stanie się wrogiem dla każdego wolnego człowieka, jako taka, będzie musiała zostać zniszczona, a jej członkowie ukarani. Jak więc wyglądałyby prywatne armie? Z pewnością inaczej niż państwowe, bo w przeciwieństwie do nich, ich celem nie byłaby wojna i ekspansja, lecz obrona, a i finansowanie byłoby prywatne, ze składek. Byłyby więc znacznie tańsze w utrzymaniu, a więc ceny ich usług ze względu na konkurencję byłyby stosunkowo tanie. Na pewno znacznie tańsze od tego, co dziś każdy obywatel jakiegokolwiek państwa. Co wydaje na państwowe siły zbrojne. Jednak czy prywatne armie w ogóle by istniały? czy gdyby państwa zrzekły się swojego monopolu na przemoc, a więc de facto przestały istnieć, byłoby w ogóle potrzebne coś takiego jak wojsko? Wątpię. Siły zbrojne mają za zadanie chronić państwo przed innymi państwami, nie jednostkami. Co najwyżej przed aktami terroru. Gdy zniknie zagrożenie ze strony państw nie będzie zapotrzebowania na tego rodzaju obronę. Mówi, że socjalizm bohatersko zwalcza problemy, które samo stwarza, nieznane w żadnym innym ustroju. To mówił Kisielewski. To prawda, ale ty czy się to nie tylko socjalizmu, lecz państw jako takich, nawet ich najważniejsza funkcja, fundament ich istnienia, obrona swoich obywateli, jest obroną przede wszystkim przed nimi samymi, bo to właśnie państwa są największym zagrożeniem dla ludzkości, patrząc im na ręce i nie woląc dla ich rzekomego własnego dobra. Bo samo niczym troskliwa niańka wie lepiej, co jest dla nich dobre. Żadna inna instytucja, człowiek lub grupa ludzi nie ma na sumieniu tylu ludzkich istnień, tylu zrabowanych dóbr i tylu zniewolonych umysłów, co państwa. Nigdy nie zamieniaj wolności na bezpieczeństwo. Nigdy nie zrzekaj się prawa do obrony samego siebie na rzecz kogokolwiek innego, zwłaszcza gdy ten ktoś chce być na tym polu monopolistą, bo gdy to zrobisz, staniesz się jego niewolnikiem. Zapewnienie nam bezpieczeństwa nie musi być państwowe. A jeśli ceni sobie wolność jednostki ludzkiej nie może takie być. Bardzo dziękuję za tę pracę. Jest ciekawa, wyczerpująca, poruszająca ważne zagadnienia i cieszę się, że wybrałeś akurat obronność i sądownictwo, bo to najtrudniejszy temat do opracowania, do uargumentowania, do uzasadnienia. A tobie wyszło to nad wyraz dobrze i wyszedłeś obronną ręką. Gdybym był nauczycielem, postawiłbym ci solidną czwórkę. Dlaczego czwórkę zapytasz? Nie chcę być zbyt surowy, ale pojawiło się tu kilka e, stylistycznie oczywiście, bo jestem copywriterem z zawodu, więc po prostu oceniam. Obiektywnie, jak jest, nie będę owijał w bawełnę. Że pojawiały się tu jakieś powtórzenia, czasami literówki. To są takie drobne błędy, nad którymi można popracować te metafory. No, jeszcze możesz troszeczkę, właśnie, pracy w to włożyć i będzie z ciebie naprawdę dobry prospekt, bo masz talent, widać, że masz duży zasób słownictwa, że trochę czytasz, ale jeszcze można popracować nad takim zacięciem, właśnie literackim, żeby. Ubarwić to bardziej artystycznie, bardziej wzniośle, jakimiś ciekawymi dygresjami, metaforami, jakimiś wtrąceniami, cytatami. Można by to rozbudować. Ta praca mogłaby nawet być dwukrotnie dłuższa, trzykrotnie, jeśli zechciałoby się ci nieco więcej popracować, ale ogólnie jest bardzo poprawna, jest bardzo przyjemna do odczytu, odpowiada na. Tytułowe pytanie, bardzo rzeczowo i no, merytorycznie. Więc dziękuję.